Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy podążając śladem okruszków, drogą od ziarenka do bochenka. Ruszamy szlakiem chleba prądnickiego. By poznać jego historię, trafiamy do Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie. Jego założyciel, Piotr Mankiewicz, pełen pasji kolekcjoner, zebrał w Radzionkowie ogromne zbiory związane z pieczywem, w tym z chlebem prądnickim. Skąd u Pana ta miłość do chleba? Najważniejsze, ja już byłem w życiu głodny, a tutaj mówię, ci, którzy nie byli, to pierwotno. Chodzi mi o szacunek, żeby dzieci nabrały, głównie dzieci nabrały tego szacunku do chleba. Dlatego tyle serca, całe moje serce włożyłem po to, żeby to muzeum wybudować. Od zawsze był Pan związany z chlebem, w Pana rodzinie byli piekarze? Tak, mój ojciec się uczył za piekarza, potem ożeniłem się, też był piekarzem, potem mój brat woził piekarzom mąkę i postanowiłem właśnie coś zrobić dla upamiętnienia tego zawodu. Najciekawsze właśnie w tych całych zbiorach jest ta pocztówka. Ona naprawdę związana z chlebem. Szukałem ją przez 10 lat. Wiedziałem, że jest pocztówka, na której 15 tysięcy ludzi stoi w kolejce za chlebem, co było niewyobrażalne i chciałem to koniecznie zobaczyć, aż w końcu udało mi się. Zdjęcie zostało zrobione w Augustowie 1915 roku. A tutaj widzę kolejne klimatyczne rzeczy związane z chlebem. Tak, i w tym miejscu tak samo mamy najciekawszy chleb, bo największy chleb foremkowy, tam on jest. Pójdziemy go oglądać. To jest największe dzieło znalezione. To jest prawie na ten chleb prądnicki. Ogromny. W muzeum można znaleźć eksponaty związane z chlebem prądnickim, który od 2011 roku jest zarejestrowany w Unii Europejskiej pod znakiem Chronione Oznaczenie Geograficzne. To tradycyjny ciemny chleb wypiekany na zakwasie żytnim. To, co odróżnia go na pierwszy rzut oka od innych chlebów, to pokaźny rozmiar. Powstaje w 2 gramaturach, ale nawet w wersji mniejszej waży około 4,5 kg i ma do 65 cm długości, natomiast w wersji większej jego masa to 14 kg. Chleb gigant sprzedawany jest obecnie w kawałkach. Czym się charakteryzuje chleb prądnicki? Że on jest nieprawdopodobnie duży i to jest ten problem właśnie upieczenia takiego dużego chleba, tą energię zmagazynować, żeby przekazać do tego chleba. A piekli go tak jak tu na tym zdjęciu, z Krakowa, oryginalnie zdjęcie z piekarni krakowskiej. Wchodzę do piekarni i widzę na ścianie i tak prosiłem tego piekarza, żeby mi to sprzedał do muzeum. Zgodził się i ma ten właśnie obraz. Pokazane jest, że ciasto się mieszało nie tylko maszynami, bo maszyn nie było, nogami. Wszyscy są zaskoczeni. Prosto z muzeum trafiamy do Małopolski. Historia tego pieczywa nierozerwalnie związana jest z 2 podkrakowskimi wioskami, Prądnikiem Białym i Czerwonym, które od średniowiecza słynęły z wypieku doskonałych chlebów. To właśnie z tej osady piekarzy trafiało do prastarego grodu pieczywo, białe i rżane, które uznać można za pradziadka dzisiejszego chleba prądnickiego. Według legendy wójt krakowski zanosił królowi na Wawel pierwszy upieczony po żniwach bochenek chleba. Zwyczaj ten pielęgnowano również w czasach, gdy władca wyemigrował do Warszawy. Jeszcze za panowania Stanisława Augusta z okazji Dnia Świętego Jana burmistrz krakowski dostarczał władcy chleb do stolicy. Historia wypiekanego chleba prądnickiego została dość dobrze udokumentowana. Zapiski o nim można znaleźć w licznych dokumentach. Po raz pierwszy z nazwy wymieniony został w piśmie z 1421 roku, kiedy to biskup krakowski Albert nadał swojemu kucharzowi Świętosławowi Skowronkowi kawał ziemi leżącej w Prądniku, zobowiązując go jednocześnie do dostarczania tzw. chleba rżanego na stół biskupi. O chlebie wspominał również w swoich zapiskach Jan Długosz. Zapiski o chlebie prądnickim pochodzą już nawet z wczesnego średniowiecza. Myślę, że tak. Wielu kronikarzy, wielu badaczy, etnografów na przestrzeni wieków pisało o tym chlebie, ale właśnie szczególną reputację on zdobył w XIX wieku, kiedy powstał ten wierszyk Pola i porównujący chleb do koła odwozu i potem w przewodnikach właśnie turystycznych też z końca XIX wieku też pisano o tym chlebie, przede wszystkim za
zachwycano się jego wielkością. Niezależnie od rozmiaru i kształtu, chleb prądnicki zawsze ma grubą na 6 mm brązową lub ciemnobrązową jednolitą skórkę, pokrytą warstwą żytnich otrębów. W przekroju jest jasny i równomiernie porowaty, a w smaku czuć charakterystyczny dla żytniego zakwasu lekko kwaskowaty posmak. Wielbiciele tego rodzaju pieczywa cenią je za bardzo długo utrzymującą się świeżość. Zachowuje ją nawet przez 2 tygodnie. Zawdzięcza tę cechę jednemu ze składników ciasta, mianowicie oprócz mąki pszennej, żytniej, otrębów, drożdży, wody pitnej, soli i kminku i, co wyjątkowe, dodawane są do niego jeszcze ugotowane ziemniaki lub płatki ziemniaczane. Koń. Symbol nieposkromionej wolności. Towarzyszy człowiekowi od wieków. Do grona osób, które twierdzą, że największe szczęście w świecie na końskim leży grzbiecie, zalicza się Anna Powierza. Spotykamy się z nią w jednej z podwarszawskich stajni. Miłość do koni aktorka ma w genach. Rodzinne tradycje jeździeckie sięgają czasów zaborów. Pradziadek był właścicielem najlepszych okazów na Kresach Wschodnich, skąd pochodzi jej rodzina. Teraz najlepszy w oczach Ani jest Ciastek, 12-letni koń, którego trenuje już od okresu źrebięcego. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia, jak go zobaczyłaś? Wiesz co, to była miłość od pierwszego poniesienia. Tak naprawdę na początku samym to był koń mojej przyjaciółki, która go kupiła dla siebie, bo chciała na nie startować w zawodach. No ale się okazało szczęśliwie dla mnie, jak się potem okazało, że on boi się skakać, nie lubi przeszkód, to ona go chciała mieć na zawody skokowe. Natomiast mi, pamiętam, dała go po raz pierwszy do jazdy, kiedy mój pierworodny koń zachorował. Nie miałam na czym jeździć, była bardzo smutna, a ona mówi: słuchaj Ania, to wsiądź na tego mojego młodziaka, to przynajmniej się pocieszysz siedząc na końskim grzbiecie. No i wsiadłam na niego, po czym od razu praktycznie mnie poniósł. Daleko właśnie stała ta moja przyjaciółka i ten trener, popatrzyli na to i powiedzieli: no nic z tego nie będzie, bo ja się generalnie bałam i boję do tej pory ponoszących koni. Natomiast jak on już zahamował, wrócił do stajni, zaparkowałam koło nich, to zobaczyli, że mam na ustach banana, uśmiech szczery, bo nigdy w życiu mi się tak cudownie na żadnym koniu nie galopowało. I od tego momentu ja się w nim zakochałam. Potem moja przyjaciółka chciała go sprzedać właśnie. Ileś osób go oglądało i za każdym razem coś było nie tak. Robił wszystko, żeby tylko zniechęcić do siebie klienta. Wreszcie tej przyjaciółce miał nadjechać ostatni klient, który do nas dzwonił. Gdzieś tam miał przejechać przez las i mówił: za tam 5, 7, 10 minut dojedziemy na miejsce. I ja już nie byłam w stanie wytrzymać tych emocji i mówię do mojej przyjaciółki: słuchaj, jak oni dojadą i go nie kupią, to już nie szukaj klienta, ja go biorę. I oni, słuchajcie, w ogóle nie przyjechali. Rozmowa rozmową, a konia do jazdy trzeba przecież najpierw przygotować. Jeszcze nigdy nie był taki czysty. A jak często do niego przyjeżdżasz? Wiesz co, staram się jak najczęściej się da. Raz w tygodniu ma wolne, cokolwiek się nie dzieje, żeby sobie odpoczął. Natomiast no, jak mi się udaje być u niego 6 razy w tygodniu, to jest oczywiście święto. Bo prawda jest taka, że bywam rzadziej. A skąd u ciebie w ogóle miłość do koni? Kiedy się to pojawiło? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale już jako dziewczynka jeździłaś? Wiesz co, jako dziewczynka nie jeździłam, bo moja mama się bała koni i bała się mnie zapisać. Natomiast odkąd ja się urodziłam, to koń był jednym z pierwszych słów, które powiedziałam. I odkąd pamiętam, ja chciałam jeździć konno. I pamiętam, że oczywiście terroryzowałam moją mamę, żeby mnie zaprowadziła na koni. Ona się bała, więc przeciągała ten moment, chyba miałam wtedy 12 lat. I moja mama mówi: okej, zapiszę cię na konie, ale pod warunkiem, że będziesz miała czerwony pasek w szkole. Ponieważ to była dla mnie jedyna furtka, no to zdobyłam ten czerwony pasek, stając na rzęsach, żeby zaliczyć te wszystkie przedmioty. I udało się. W stadninie naszym nieodłącznym towarzyszem jest Luna, która także pokochała konie. Zabrana przez aktorkę ze schroniska, jest blisko, na bezpieczną dla siebie odległość. Wzięłam ją ze schroniska na takim trochę spontanie. Pamiętam, że pani, od której żeśmy ją odebrali, powiedziała: absolutnie ten pies się do niczego nie nadaje, ponieważ jest strasznie brudna, wszystko niszczy. Ja nie wiem, co spowodowało, że pomyślałam sobie, że absolutnie to jest mój pies, ale wyjechaliśmy wtedy już z nią w pakiecie. I słuchajcie, okazuje się, że ten pies od 9 miesięcy ani nic nie zniszczył, nic, kompletnie. Nawet ząbek jej nie drgnął przy żadnym pluszaku mojego dziecka. Tak zostało. Tak, tfu. W tej chwili jest nieodłącznym naszym towarzyszem na spacerach. Biegnie cały czas
za koniem, że generalnie bardzo się słucha i tam, gdzie koń, tam i ona, a on też fajnie na nią reaguje, bo w tej chwili jak zdarza się, że na przykład ona jest rozwidlenie i ona skręci na przykład w lewo, a ja pojadę w prawo, to on bardzo się ogląda za nią, gdzie ona jest, też jakby pilnują się nawzajem. Czy udało ci się kiedyś wykorzystać swoje umiejętności jeździeckie w filmie jakimś? To jest moje wielkie marzenie i strasznie bym chciała kiedyś pojeździć na koniu przed kamerą, ale nigdy mi się to nie udało. Nigdy mi się nie trafiła nawet jakaś mikrorolka czy jakiś epizod, ale wszystko jeszcze przede mną. Strasznie o tym bym marzyła. Raz w życiu powoziłam bryczkę i to było, miałam wtedy tam 16 czy 17 lat. No wylądowaliśmy w krzakach. I to był mój jedyny epizod z końmi w filmie, który nie wszedł do filmu. Na nieszczęście już mi potem nikt nie dał wodzy do ręki. Anna Powierza poza aktorstwem i końmi uwielbia także logopedię. Jak się okazuje, pasje można połączyć. Wykorzystuję różne rzeczy i techniki do pracy logopedycznej z dzieciakami, ale też do takich kursów, które mają pomóc dzieciakom jeździć konno. Wykorzystuję do tego przy okazji techniki logopedyczne, więc gdzieś te konie przy tych moich różnych zawodach są przydatne i są potrzebne. No i napisałam jedną książeczkę, gdzie ciastko był w roli głównej. Opowiedz o tej książce. Wiesz co, to jest taka właśnie logopedyczna też z ćwiczeniami dla dzieciaków, żeby im pomóc mówić. Widzę, że coraz bardziej się zaprzyjaźniacie. No naprawdę, można się w nim zakochać. A ty jeździłaś w ogóle konno kiedyś? Jeździłam, ale powiem szczerze, że trochę. Nie boję się koni, ale po prostu jakoś tak nie nadarzyło się wiele okazji w moim życiu, żeby jeździć. Musisz go zawsze mocniej zdecydowanie trzymać i nie pozwalać na takie rzeczy. Dobrze. Dobrze, a jednak niewystarczająco. Koń wyczuł, że Marysia ze stanowczością ma niewiele wspólnego. I mocno, musisz mu nie pozwolić. Nie pozwalam ci. Nie krótko, nie zaraz przy... Z tą moją stanowczością wobec zwierząt. Chyba właśnie tak. Moje psy się o tym przekonują. Dobra, to ja idę po siodło. Przesuwamy się coraz bardziej. No chodź tutaj, chodź. Przyznaj się, masz jakieś takie zestawy ubraniowe, które przeznaczasz to na jazdę konną? No moja szafa dzieli się na taką normalną i końską, gdzie nie wiem dlaczego zawsze więcej jest tych końskich rzeczy. Natomiast ubieranie konia, czyli kupowanie tych czapraczków, wszystkich kantarków, uwiązów i tego wszystkiego, no to jest... Odnajduję podobną radość w ubieraniu teraz mojego dziecka, co od całe życie mam ubierając mojego konia. Czas dosiąść rumaka. Ania Powierza kiedyś uczestniczyła w zawodach sportowych, na których zdobywała liczne medale. Teraz przyznaje, że jazdę konną traktuje jako sposób na relaks. Widać, że sprawia jej to ogromną radość. Radość, którą niespodziewanie postanowiła podzielić się z Marysią. No i proszę, koń jest twój. Dlatego masz mój kask. Przede wszystkim buty są ważne. No nie, operatorów, praca nóg. Przede wszystkim chyżość, gibkość ekipy. Naprawdę, ale masz idealną postawę, masz proste plecy, palce tylko pięta w dół, a palce, o dokładnie tak. Zaraz skręcamy, teraz łydeczka. Pięknie. Rześki poranek na Podlasiu zachwyca już od wschodu słońca. Piękno bez kresów zawsze można tu podziwiać w towarzystwie bocianów. Docieramy do krainy otwartych okiennic, czyli szlaku wiodącego przez trzy wsie. Trześciankę, Puchły i Soce w Dolinie Narwi. Ale tu klimatycznie. Piękne zdobienia budynków, a w szczególności okien, niespotykane w innych częściach kraju, to pamiątka po dawnym osadnictwie rosyjskim. Stara, oryginalna architektura pozwala na podróż w czasie, choć czas wydaje się tu wartością względną. Z pewnością płynie wolniej. Od tej drogi aż do rzeki. Proszę. Działki szerokie. Tak.
Idylliczny krajobraz Podlasia podkreśla kultywowana tu tradycja wiejskich ławeczek, miejsc spotkań i szczerych rozmów. Swoje miejsce na ziemi, w krainie otwartych okiennic, a konkretnie w socach, znaleźli Monika i Paweł wraz z synami Leonem i Julianem. Tutejsi mówią o nich Australijczycy, co przyjechali z Sydney do soc. Pobudowali dom z bala i żyją w lesie. Prowadzą gościnne siedlisko, które nie tylko dla turystów, ale także dla nich jest alternatywą dla pędzącego świata. Brak tu asfaltu, szumu samochodów i zasięgu w telefonie. Twoja życiowa historia zatoczyła koło, urodziłaś się na Podlasiu i potem na Podlasie wróciłaś aż z Australii. Tak, to prawda. Mieszkaliśmy przez ostatnie kilka lat, zanim się tu sprowadziliśmy w Sydney. Natomiast moje korzenie sięgają właśnie tutejszych stron, bo w socach urodził się tata, a w Pawłach nieopodal mama, więc wróciłam w ich rodzinne strony. Zawsze myślałaś o tym, że opuścisz Podlasie, czy że nie wyobrażasz sobie życia bez tego miejsca? Nigdy nie myślałam w tych kategoriach. Bardziej ciągnęło mnie zawsze w świat. Dosyć dużo podróżowałam w swoim życiu. Natomiast chyba się nasyciłam i miałam potrzebę po prostu powrotu do miejsca, które jest mi znane i w którym czuję się dobrze. I to było po prostu Podlasie. Przyjechaliście tutaj, w to miejsce i stwierdziliście, że właśnie tutaj postawicie swój dom? Wiesz co, to takie było trochę kuszenie, bo mieszkając w Australii otrzymywaliśmy fotografie od mojego taty, który tutaj zaczął sobie powolutku działać i mam wrażenie, że on nas tak trochę kusił, żebyśmy wrócili, bo za każdym razem jak przychodziła nowa fotografia, to sobie knuliśmy już powolutku plany związane z tym, żeby coś zacząć tu robić. No, i tak mu się udało i w końcu przyjechaliśmy już z gotowym pomysłem na to, jak ma być i zaczęliśmy po prostu działać. Jak tutaj się żyje? Właściwie tutaj cały czas słychać ciszę, jest bardzo spokojnie. No to jest muzyka moich uszu. Ja uwielbiam ciszę, przeniesienie się z szumu miasta, to było ukojenie po prostu. Ale ta cisza jest przerywana śpiewem ptaków, dźwiękiem maszyn rolniczych, które zresztą mamy gdzieś tam w tle. Więc to jest takie po prostu wszystko naturalne. Tu urodziły się wasze dzieci, tu zbudowaliście tak naprawdę swój dom, rodzinę. Czym się tutaj zajmujecie? Głównym naszym zajęciem jest prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego. Przyjmujemy po prostu gości. Ja jestem typową gospodynią, która zajmuje się organizacją tego wszystkiego. Sprzątam pokoje, gotuję i dbam o to, żeby tu wszystkim było jak najprzyjemniej. Poza tym zajmuję się dzieciakami, które wciąż wymagają bardzo dużo mojej opieki. A Paweł działa na terenie, buduje, ulepsza i to jest jego główne zajęcie. A jak reagują turyści, kiedy tutaj przyjeżdżają na to miejsce, na pobyt tutaj? No dobrze, są zadowoleni, ale każdy podkreśla ciszę. Ludzie bardzo długo się przyzwyczajają, nieczęsto, do ciszy, która właśnie tutaj panuje. Można tutaj przenieść się właściwie do innego świata, bo gdy tutaj przyjeżdżałam po drodze, już tak naprawdę straciłam zasięg. Tak. Proszę Państwa, odcięci od telefonu jesteśmy. Gdy schowamy laptopy, to tak naprawdę można wreszcie odpocząć. To prawda, no ale właśnie po to chyba uciekamy w takie miejsca, żeby odciąć się od tego, co mamy na co dzień. A Podlasie, a zwłaszcza tutaj, to miejsce daje ku temu świetne możliwości. Tymczasem Paweł wraz z tatą budują na terenie 3-hektarowego siedliska nowy dom z banią i sauną. Nieoczekiwanie także staliśmy się częścią ich ekipy. Ile razy trzeba przyjechać? Powinno się minimum dwa razy, w sensie jedną deskę powinno się minimum dwa razy pomalować. Także jak widzicie, tutaj jest moja część siedliska, mój plac zabaw. I tutaj wieczorami czekamy, aż spadnie czujność Moniki. I zaczynamy męskie rytuały. I wyjemy do księżyca. Przyznaj się, to jest praca czy relaks? Wiesz co, to wszystko zależy, bo jednak wiesz, jest ilość sztuk do pomalowania, nie? No tak. Tutaj dochodzi temat sztuk, że jednak jest pewna powtarzalność, ale to jest jedna z ciekawszych, przyjemniejszych prac. Skąd wizja, jak ma wyglądać kolejny domek? No to wszystko z głowy. My nie używamy żadnych usług, żadnych projektantów, wszystko projektujemy sami
i tak jakby wszystko dzieje się po prostu w głowie. Planowanie idzie wieczorem. Jak ci się tutaj żyje? Słuchaj, żyje mi się bardzo spokojnie. Jestem z tego zadowolony. Nie ma tłoku, nie ma pośpiechu, nie ma korków. Zakładasz sobie, że na przykład to kiedyś skończysz jakąś pracę, czy to po prostu jak wyjdzie, nie, tak będzie? Nie, raczej sobie nie zakładam. Staram się nie robić sobie takich deadline'ów, żeby po prostu nie ciskać się z tym wszystkim, raczej spokojnie. A jak tutaj budowaliście ten dom? Jak długo czekaliście na przykład na prąd? To akurat historia jest dosyć skomplikowana, bo na prąd czekaliśmy 2 lata. Więc budowa naszego głównego domu trwała mniej więcej tyle czasu i większość prac zostało wykonanych bez prądu, czyli na agregacie. Jak już tak stanąłeś przed tym domem i zapaliło się światło w środku, co pomyślałeś? Pomyślałem nareszcie. Jednak po 2 latach oczekiwania na prąd, kiedy on się pojawi, to człowiek jakby docenia. A jak jedziesz do miasta, to myślisz sobie, ale tłok, ale głośno, ale hałas, ale spaliny? Wiesz co, nie, bo jak tak posiedzę tutaj dłuższy okres czasu, to mam takie poczucie, że potrzebuję wyjść do ludzi, zobaczyć ich. Zobaczyć miasto, pójść do kawiarni, ale to jest taka, powiedzmy, jedno, maksymalnie 2-dniowa podróż do miasta i tyle potrzebuję. Sydney do Socy, wyobrażasz sobie żyć teraz gdzie indziej? Nie, absolutnie. To już jest moje miejsce. Dobrze się tu czuję. Mam swoją przestrzeń, swoje kąty i nie wydaje mi się, że gdzie indziej byłbym szczęśliwszy. Wiele osób pyta dlaczego. Dlaczego przeprowadziłem się z Australii, przeprowadziliśmy się z Moniką z Australii do Soc. Jakby to jest chyba jakby najśmieszniejsze pytanie, jakie zadają, bo pytają dlaczego. Jakby no odpowiedź dlaczego, dlaczego nie. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. A to? Co to za maszyna? No to też ma pani w domu coś takiego. Szczerze? Nie rozpoznaję. Tak, nie ma pani takiej kuchenki. Przyjął klapę i już po wszystkim. A propos klapy, ja też tutaj coś znalazłam. Tak jest. Majtki z klapą. Majtki z klapą.